Witajcie na kanale Mega Dyskont, a moim dzisiejszym gościem jest Crazy Monia! Tak, powiedziałyśmy to bardzo równo. Kochani, zapraszamy wszystkie mądre głowy na mądrą głowę! No właśnie! Zagrajcie z nami w zwariowaną grę, w której poznacie aż 110 szalonych ciekawostek. Ale fajnie! Zapowiada się super mega odcinek, prawda? Tak, ja już się nie mogę doczekać, żeby rozpakować tą gierkę i zagrać właśnie z Izą, no i z Wami! Kochani, my za chwileczkę weźmiemy się za rozpakowanie gierki. Oczywiście chciałybyśmy Was serdecznie pozdrowić. Tak. Czekamy na łapeczki w górę od Was. Piszcie komentarze, grajcie razem z nami. My przystępujemy do gry. Podajcie jeszcze na nasze Instagramy. Monia, gdzieś tam się gdzieś tam pojawi. Gdzieś tam jestem. No to co, kochani, zaczynamy. Czekam na Was. Do zobaczenia za chwilę. Kochani, zanim zaczniemy rozgrywkę z Monią, chciałabym Wam jeszcze pokazać, co znajduje się w opakowaniu. Także uwaga, uwaga, otwieramy. Tadam! Już jako pierwsi widzicie planszę, która będzie nam potrzebna do gry. Od razu ją Wam rozłożę i pokażę Wam, jak to wygląda. Ulala, zobaczcie, jak tutaj jest kolorowo, ale super! Ale to będzie świetna rozgrywka, kochani. No i mamy oczywiście instrukcję, z którą za chwileczkę się zapoznamy. Mamy pionki i mamy kosteczkę, która będzie potrzebna nam do naszej gry. Mamy pioneczki, albo takie tutaj żetony. Zaraz sprawdzimy, do czego one będą służyły. No i mamy karty z pytaniami. Słuchajcie, będzie trudno, będzie ciekawie. Ja już zapraszam Monię, żeby zapoznała się z instrukcją i zaraz zaczynamy. No to kochani, ja się już tutaj zapoznałam właśnie z planszą i z instrukcją i spójrzcie, co mieliśmy jeszcze w środeczku, tak jak Iza wcześniej mówiła, mamy tutaj specjalne właśnie karty, oczywiście z pytaniami i musimy na nie dobrze odpowiedzieć, bo jak nie odpowiemy na nie, no to wtedy nie przesuwamy się właśnie o kilka pól tam do przodu, w zależności ile oczek nam pokaże nasza kostka. Tutaj mamy właśnie jeszcze właśnie kosteczki, mamy pionki od koloru do wyboru. Może Iza sobie pierwsza wybierze? Ja już sobie wybiorę. Dobra. I sobie wybiorę, wiecie co, losowo. Uuu, lala, tam różowy! Co? Różowy się chciał do mnie. To masz różowego, ja jeszcze mam wyciągnę kosteczkę, no bo w czymś musimy kulać. Dobra, to ja już mam kostkę z niebieskim, czyli mój pionek jest niebieski. Układamy go sobie na starcie, czyli... A, ty tu, ja tu. O, widzicie, jak to się fajnie złożyło? Dobrze, mamy tutaj jeszcze kostkę. No i nasze karty musimy oczywiście potasować. To może chcesz tasować? A ja przy okazji powiem o wariantach, kochani. O, są warianty dla dwóch, bądź dla trzech lub więcej graczy. Pamiętajcie, że jak gracie w dwójkę, to zasady są troszeczkę inne niż jak gracie w trójkę. Tak. A więc tutaj u nas gra będzie wyglądała w ten sposób, że wyrzucimy odpowiednią ilość oczek, na przykład 6. Ja zadaję wtedy Moni pytanie, jeśli odpowie dobrze, to porusza się o te 6 oczek, dostaje jedną pchełkę, a później te pchełki, jeśli będzie miała ich dużo, może wymienić na dodatkowe ruchy pionkiem do przodu. Więc to jest istotne, żeby tak strategicznie sobie tą grę rozegrać. Tak. A jeśli się pomyli, a nawet wyrzuciła szóstkę, to nie może iść dalej i nie dostaje pchełki. No właśnie, tak to niestety. Wygląda. I te pchełki tak właśnie wyglądają, mamy je w woreczku, ale nie będę chyba ich wyciągała, zostaną w woreczku, bo na razie nie. Gdzieś tak. Poruszają, albo się pogubią. Dokładnie. A więc chyba myślimy, że zasady są jasne, czas na rozgrywkę. Zaczynamy. Okej, okay, zaczynamy! To, karty mamy już potasowane i zabrała się do kostki, więc pierwsza tutaj kula. Dobra. Zaczynam od szósteczki. Pytanko za 6 oczek do przodu, zobaczymy. Losuję kartę. Boję się. No dobra. Na Ziemi jest więcej ziaren piasku niż gwiazd w kosmosie. I teraz pytanie. Czy jest to prawda, czy fałsz? Za 6 oczek do przodu. Ulala. O, dalej. I co? Nie wiem, czy piask, ziaren piasku, czy czego? No, no dawaj. No chyba tak. To jest fałsz. A nie idziesz. Dobra, trudno. Okej, to teraz ja rzucam kostką. Dobra, uwaga, zobaczymy, jak mi to pójdzie. Jak to za 5 oczek do przodu? Będę tutaj patrzeć. No. Żeby Monia nie podglądała, to tak. Na Wyspie Wielkanocnej znajduje się ponad 900 tajemniczych posągów przedstawiających morskie potwory. Serio? To prawda czy fałsz? To chyba jest fałsz. Patrzcie, no! Oszukuję! No ja strzelałam! Fałsz! Wyspa Wielkanocna
Tata słynie z monolitycznych posągów nazywanych Moai. Aha, dlatego nie wiedziałam, ja po prostu strzelałam. Dobra, Moja, lecisz o 5 oczek do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jestem już na różowej planszy. I pamiętaj, że jeszcze bierzesz sobie jedną pełkę. A, te pełki, właśnie. No dobra, bo potem będziemy mogli wymieniać sobie na pola. Okay. Lecimy. Teraz mam nadzieję, że mi się uda. Trójeczka. Trzy. Uwaga. A, już chciałam jechać. Bez co to będzie? Hipopotamy to agresywne zwierzęta. Hipopotamy to agresywne, tak. No, zgadłaś! Dobra, to idziesz na 3 pola do przodu. Tylko 3, tylko 3. Raz, dwa, trzy, dobra, idę. Dobra, teraz ja rzucam. Raz, dwa, trzy, pomyliłam się. Co? Tu powinnam stać. Dobra. Jedna pełka. Teraz ja. Teraz ja mogę? Mogę już rzucać? Mogę czy nie mogę? Mogę? Super, jedno. Zależy w ogóle, żeby odpowiedzieć dobrze. Antarktyda jest większa od Europy. Tak. Prawda. Tak? Monia, jak to wiedzą zaleciała. No ale tylko jedno pole idzie do przodu, co to zabierze? Europa zajmuje powierzchnię ponad 10 milionów kilometrów kwadratowych, a Antarktyda aż 14 milionów kilometrów kwadratowych. Chciałam ci powiedzieć, że wszystko widziałam. Ulala, ktoś tu był uważny chyba na geografię. No jasne, aha, pełkę muszę wziąć. Jo-ho-ho. Dobra, Monia ma przewagę. Czyli będziemy mądrzejsze. O jeden. Dobra, o jedno pole do przodu. Nie chcę mi się odpowiadać. Możesz powiedzieć źle. Pierwsze samochody wyposażone w 3-punktowy pas bezpieczeństwa pochodziły ze Szwecji. To muszę wiedzieć. Prawda. Tak. A wiecie dlaczego? Bo jestem motoryzacyjna z krwi i kości od małego, bardzo lubię samochody. Wow. Tak, Monia, znaczy miałam domki dla lalek, oczywiście, że miałam, ale robiłam je jako parking dla samochodów. Ale ja też wolałam się bawić samochodami niż z lalkami. Także chłopcy, jestem z wami też. O, fajnie, dobra, idziesz o jedno pole aż do przodu. Pyk, ale szacun. Też się posunęłam, ulala, a pełka? Jeden. Nie pamiętasz o to. I co? Tak się Monia ze mnie śmiała, i co? Ładnie. I też idzie o jeden punkt do przodu. No, bierz, los. Dobra, uwaga, noga najwyższej profesjonalnej modelki na świecie, nie podglądaj, jest ponad 2 razy dłuższa. Prawda. Skąd wiesz? No bo wiem. Jeszcze nie przeczytałam do końca pytania, a ona już wie. No ciekawe. Mhm. No prawda. Ale dobrze czy nie? Czy rosyjska modelka Ekaterina Lizina. Kto to Lizina? Ma 205 cm wzrostu, a jej nogi mają 133 cm. To prawie tyle, ile ja cała. To jest prawda. Najniższa kobieta świata mierzy zaś niecałe 63 cm. To taki. Taki tupczoczek. No. Dobra, Monia, jedno pole do przodu. No, dobra. Jedna pełka dla ciebie. Jestem na takim, bacie, wiecie, zielonym polu, jakby trochę takim, takim morskim. No, nie? Morskim. Może być. O, no, dobra. Pełę już mam 4. Lecimy dalej. A rzucaj kostką. A co, ja sama sobie wybieram? Dawaj. Już poleciałaś. 4. Szacun. O 4 oczka do przodu. Dobra. Jak dobrze odpowiem. Dobra, poligraf to inaczej wykrywacz kłamstw. A nie! Poligrafia to nauka o wykrywaniu kłamstw. Nie. To jest. Fałsz! Nie powiedziałam od samego początku. Dobra, wiesz, pchełę sobie. A może byś mi wyjaśniła, dlaczego tak jest? Co? Ja ci czytam. Poligrafia to dziedzina techniki związana z drukowaniem. A, wiedziałam. A, widzisz? No dobra. Teraz ja rzucam kostką. 6. No nie. O 6. No, czytaj, czytam sobie samo czytać. Rama. To ja sobie czytam. Nie! Muszę. Muszę zmienić pytanie! Ale nie co widziałam? Za oszukiska? Nie widziałam! Gdzie ja stałam? Nie wiem, już stój tu. O. Uwaga. No. Ludzkie nerwy przesyłają sygnały z prędkością szybszą niż prędkość dźwięku. To coś o mnie. Tak czy nie? Ludzkie nerwy przesyłają sygnały z prędkością fałsz! No nie, no niemożliwe. Prawda, fałsz. Znaczy dobrze, że fałsz. Ale jakby powiedziałam, czy nie? Tak, fałsz, tak? Fałsz, tak. Prędkość przesyłania sygnałów nerwowych wynosi od 4 do 400 km na godzinę. A prędkość dźwięku, no to wiadomo, że ponad 1200. Czyli idę o 6 pół do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie bawię się. O, mogę zjeść sobie rzutkiewkę. Aż mnie nos swędzi z nerwów, będę się denerwować. A pchełka? Aha, to moja. Zapominasz. Oj, dobra, te pchełki to tutaj wiesz. Dwa. Szaleństwo. Poczekaj, a dwa. Dobra. I uwaga, mogę zrobić pogodnego. Ze wszystkich znanych pierwiastków chemicznych, tylko połowa Monia, ja czytam razem z tobą i widzę odpowiedź. Ej! Zwinne pytanie. Chciałam mnie oszukać. Nie, wcale nie chciałam. Dobra, człowiek nie jest w stanie.
stanie połaskotać samego siebie, prawda czy tak? Jak? Prawda. No, zgadzaś. No bo jak sami siebie łaskoczymy, no to nie czujemy, to nas nie gila. No, a jak gilamy kogoś, to już tak. Nie, to gila, nie rób tego. Ja mam okropne łaskotki. Ja też, to co, idę o dwa pola do przodu. Raz i dwa. Przyspieszymy tą gierkę troszeczkę i zaraz do was wrócimy. Kochani, zostały mi tylko trzy pola do mety. Trzymajcie za mnie mocno kciuki. A mi daleko. Niedaleko wcale, bo Moni 5 do mety zostało, więc tylko 2 pola jest za mną. A więc dwa ostatnie ruchy przed nami. Ja tutaj teraz czas na mnie, moja kolej. 1! No także daleko nie pojadę. Tak, Monia, czytaj mi. O, czytam ci. Dobra. Olimpiada to wywodząca się ze starożytnej Grecji impreza sportowa rozgrywana co 4 lata. To prawda czy fałsz? No, prawda? Nie! No co ty? Fałsz! Olimpiada to okres pomiędzy igrzyskami olimpijskimi. Myślałam o igrzyskach olimpijskich. Ach, kicha. No dobra, Monia, kulaj. Dobra, dupa blada, teraz ja. I 3. Dawaj. Ta-da-dam, ta-dam. No. Ciąża wielbłąda trwa o miesiąc krócej niż człowieka. Fałsz. Naprawdę, to jest akurat. Ale się śmiałam, że będę mówiła fałsz za każdym razem. Ale to jest fałsz. Tak? To mówię fałsz. Ciąża ludzka trwa 9 miesięcy, a wielbłąd 12, 13, Monia, 3 pola do przodu. Raz, dwa, trzy. O nie, wyprzedziła mnie! Ej! O nie! Wygrywam! O nie, dobra, teraz musisz się skupić. Wylosuj 6 dla ciebie. 6 oczek, a nie minimum 3 muszę. I dobrze odpowiedzieć. O. A! 3! Dobra. Jezu, modlcie, żebym dobrze odpowiedziała. Uwaga, uwaga! Ostatnie pytanko dla Izy. Angielska nazwa pomidora. Tomato. No. Mówię jak się. Znaczy się. Jak się pisze. Się pisze, żeby wiedział o co chodzi. Pochodzi od azteckiego słowa. What? Nie wiem, prawda. No! A! Prawda! Prawda! Tak, teraz pochodzi. Trzy! Ja chciałam przeczytać. No czytaj, czytaj już na mecie. Czytaj, przeczytaj. Pochodzi od azteckiego języka Nahuatl, od słowa matl, który nazwano tak te roślinę. O, to ekstra! Ale łamanie kiędzy, łamanie. Bardzo fajnie, ekstraśnie, słuchajcie, moi drodzy. Jestem na mecie, wygrałam! I to jest zwycięstwo w mądrej głowy! Fajnie! Ale jaja, no zobacz, mądrą głowę dziś, mam. Dostaniesz ode mnie nagrodę. Nawet już nie liczymy pełek, bo ja już mam ich dużo więcej niż Monia, z tego co widziałam. No tak. Kochani, tak wygrałaś. Jeśli podobała Wam się nasza wspólna rozgrywka i dostarczyła Wam odpowiednią ilość emocji i uśmiechu na buźce, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, jeśli podobają Wam się takie rozgrywki właśnie z tą szaloną Monią, to będę ją zapraszała częściej na kanał. Jeśli Wam się podoba, piszcie, kochani, pozdrawiamy, wysyłamy buziaki, zapraszamy na nasze Instagramy. Pa, pa, do zobaczenia już jutro!